Co to za sprzęt? Przywiozłeś to wszystko z Anglii? Tak, i wreszcie nie przyjechałem w związku z modą i stylizowaniem. Zresztą nie miałbym co robić, bo wyglądasz świetnie. Dzięki. Teraz jest czas na muzykę i clubbing. Przed nami wspaniała noc. Klub będzie pełen. Wiem, że nie ma już biletów, a ludzie wciąż pytają. Pierwszy raz grasz jako DJ za granicą. Wybór Polski był przypadkowy? To była świadoma decyzja. Polska była mi zawsze bardzo życzliwa. Można było tu oglądać moje programy, kupować książki. Ludzie byli mi serdeczni. Kiedy zdecydowałem się zagrać pierwszy raz poza Anglią, nie mogłem wybrać inaczej.